Majszaka. Panie, Danutę Majszak. Małgorzatę Gawron. Danutę Cebulską i Ewę Kuczyna. Prosimy bardzo. I podobnie podziękowanie dla pana Kazimierza Majszaka, zawsze chętnie współpracującego artysty śpiewaka. Podziękowanie dla pani Danuty Majszak. Uwaga, zatrzymanie warty przy kuchence, by artyści nie byli głodni przy stajence. Małgorzaty Gawron, zatrzymanie warty przy kuchence, by artyści nie byli głodni przy stajence. Dla pani Ewy Łuczyna, za piękne szatki i bibułki, także widowiska miały barwę z górnej półki. I pana dyrektor tutaj całej scenografii, wszystkich strojów, pani Danuty Cebulskiej, również za piękne szatki i bibułki. Także widowiska małe barwy z górnej półki orkiestra grać. Dać głos, ale to tak się mówi, generalnie do psiaków. Ja chciałem
podziękować, bo pani Ania dziękowała wszystkim. Oczywiście ja też chciałem podziękować wszystkim, jako inny ośrodek kultury, w sumie jako reprezentant tej instytucji. Od prawie kilkunastu lat już współpracujemy z orkiestrą. Wcześniej, zanim ta orkiestra jeszcze funkcjonowała nie pod naszą, że tak powiem, egidą, czy pod naszym patronatem Gminnego Ośrodka Kultury, też żeśmy już współpracowali z orkiestrą, pomagając przy tych jasełkach na miarę naszej możliwości. Ale co chciałem powiedzieć, co jest bardzo ważne dla mnie, no doceniam ten cały kunszt, nie tylko reżyserski pani Ani, ale organizatorski, bo zebrać tyle osób, które wejdą i zejdą ze sceny w odpowiednim momencie, to już jest wielki sukces. A jeśli do tego, kiedy zaśpiewają i zagrają i powiedzą to, co trzeba, to już jest jeszcze większy sukces. I teraz aktorzy zmieniają się przez lata, orkiestra się trochę zmienia, ja tam przez lata się przywiązuję do niektórych muzyków i aktorów, oni się niestety nie zmieniają, ale pojawiają się nowi, nowe baranki, no baranki muszą być ciągle nowe, bo muszą być małe, więc to się inaczej nie da rozwiązać. Ja mam dwie rzeczy w tym podarku. Dla pani Ani mam kwiatki, ten skromny bukiecik, podzięce za jej reżyserski, organizatorski, taki żmudny trud opanowania tego wszystkiego. Pani Ania gdzieś jest, jak się pojawi tutaj bliżej, to pani reżyser, gdzie pani jest? Pani reżyser jest na scenie. Ja muszę się napięć do siebie dostać, albo może lepiej jak... Wejdę tam, dobra. Spotkamy się w pół drogi. W takim razie jeszcze raz, Aniu, następnych 25 lat wytężonej pracy. Teraz już masz to tak opanowane do perfekcji sterowanie tą całą załogą, w związku z tym kapelmistrz świetnie się sprawuje, to w ogóle na życzenie. Orkiestra gra świetnie, aktorzy pięknie występują, w związku z tym no, sądzę, że te następne 25 lat to spokojnie. Wszystkiego dobrego, Aniu. Gratuluję. Jeszcze znowu chciałem coś powiedzieć, ale to na dole. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. No nie obiecuję, że 25 lat. Powiedziałam wczoraj na próbie, że szukam zastępcy. Także proszę się zgłaszać już od dzisiaj. Tak. Osoby chętne mile wskazane. Także bardzo proszę, jeżeli ktoś jest chętny, to... Ja tu mam jeszcze dla dyrygenta, dla pana Stanisława. Panie Stasiu, bardzo proszę, bo to jednak jest, nad wszystkim panuje pani Ania, ale jednak przypisane jest to orkiestrze całe zdarzenie. I to jest taki, wygląda na cukierek specjalny, to nie jest nic wielkiego, ale może mimo wszystko zdradzę, co tam jest w środku. Bo niektórzy się zastanawiają, co jest w środku. To nie jest jadalne, ale jest oglądalne. Znaczy, tam w środku jest pendrive taki z prawie 2000 zdjęć. Wszystkie dotyczą orkiestry i głównie jasełek, ale też czasami orkiestry w różnych innych sytuacjach na przestrzeni przynajmniej paru ostatnich lat. Myślę, że to jest taka już po odsapnięciu, po tych jasełkach na odpoczynek, a może i pokazaniu tych aktorów, którzy byli, tych muzyków, którzy grają w dalszym ciągu, a tych, którzy grali. Stasiu, może to jakoś wykorzystać. To jedyne, co mi przyszło do głowy, coś może dać, bo przecież wszystko masz. Gratuluję i wszystkiego dobrego.
Przed nami, drodzy Państwo, druga część koncertu o charakterze rozrywkowym. Dzisiejszy koncert jest 756. występem tej orkiestry od chwili jej reaktywowania, czyli od roku 1993. Na początek posłuchajmy wiązanki utworów City 2000, następnie coś dla miłośników melodii filmowych. Po polsku mówiąc, samotny pasterz, solo w tym utworze na saksofonie altowym wykona Tomasz Cebulski. Prosimy bardzo, przed Państwem Orkiestra Dęta Ołomów. Thank you.
I drodzy Państwo, kolejne dwa utwory związane z tym razem z okresem świąt Bożego Narodzenia. Najpierw usłyszymy piosenkę z repertuaru zespołu Czerwone Gitary, lata 70. Dzień 1 w roku. Stowarzyszeniem Orkiestry piosenkę tę zaśpiewa flecistka Katarzyna Lemuś. Kolejny utwór to White Christmas, czyli Białe Boże Narodzenie. Piosenka z roku 1942, pierwotnie wykonywana w filmie Gospoda Świąteczna. Przez wiele lat była jedną z najbardziej popularnych piosenek tego okresu. Przed Państwem Orkiestra Dęta Połobok w repertuarze świątecznym. I'm sorry.
jest muzyka? Ktoś powiedział, że może po prostu niebem z nutami zamiast gwiazd. Nie ulega wątpliwości, że muzyka to najlepszy język do poruszania serc ludzi na całym świecie. I znów przed nami piosenka. Pochodzi z repertuaru amerykańskiego piosenkarza Michaela Jacksona. Nosi tytuł Heal the World, czyli Ulecz Świat. Z towarzyszeniem orkiestry piosenkę zaśpiewa tubista Tomasz Jarosik. Potem ponownie spotkamy się z muzyką filmową. Śmiem twierdzić, że jest ona niesamowita i bardzo bogata. Mam nadzieję, że spodoba się Państwu pochodzący ze słynnego filmu utwór Piraci z Karaibów. Przed Państwem orkiestra Denta Hologo. Ten świat, co się odbić wreszcie. Siły zły, zrobój ciąg, z tyłu oprzeć przyspiony. Ten świat już nareszcie będzie zdobyty. Ponad sobie siłę, żeby światu dać moją miłość, żeby lepiej.
Państwo, nasza orkiestra działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury Siaroszewica. I tutaj ukłon w stronę pana dyrektora Jerzego Pawłowskiego, pracowników pana Arkadiusza Jędrzaka, które nas zawsze wspomagają i w dniu dzisiejszym również. I tak oto zbliżamy się do finału. Jak na orkiestrę Denton przystało, zakończy ona swój występ utworem w rytmie marsza, piosenką orkiestry Dente. Zaśpiewają Kinga Lemierz. Dziękuję Państwu. Przedstawiam 12. Kasia Demierz. Sarnek Dominika Rój. Saksofon tenorowy Marcin Brudli. Saksofon altowy Tomek Cebulski, solista. Saksofon altowy Bogusław Piaskowski. Dalej Krożyński. Jarek Gawron. Szymon Kaźwierczak. Patryk Kaźwierczak. Tubiści. Grzegorz Warek. Andrzej Rój. Tomek Jarosi, 23 raz bierze udział występa. Dwa razy był zwolniony z uwagi na wyjazd na drugą półkulę, także jest usprawiedliwiony występu w nieobecności. Przyjechał do Zwolnienia specjalnie na dzisiejszy jutrzejszy koncert. Także dziękuję Tomek. Perkusiści. Rafał Majszak, Andrzej Jelek, futboliści, Patrycja Tanaś, Walny Jarosi, jedyny z uczestników, który bierze udział we wszystkich 25 koncertach. Kierowy Kowalczyk, Trąbka Łukasz Gawron, Adel Rój, Łukasz Chałupnik, Rafał Gawron, Piotr Zieleziński,
i instrument perkusyjny Kinga Zdrowańska i nowy nasz członek debiutuje dzisiaj, najmłodszy Wiktor Szukalski na fagocie i na instrumentach perkusyjnych. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli się podobało, jutro jest podobny występ, także można skorzystać, przyjść do Was. Dziękuję bardzo. Thank you.